Matko, dzieciaki, wszyscy, czy schodzicie na dół na śniadanie? Bardzo was proszę, tak rzadko się spotykamy razem, żeby wszystkich zagonić razem na śniadanie, jak za dawnych czasów. Hej, czy ktoś mnie słyszy? Hej, gdzie są wszyscy? O matko, Hania dopiero co przyjechała ze studiów. No właśnie, Martin, a ty? Czy mógłbyś już przyjść do kuchni? No tak, 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 oczywiście, kochanie, już, chciałam tylko trochę odpocząć po pracy, no wiesz, jak to jest. Wiem, jak to jest, ale no przecież jest śniadanie. Chciałam je zorganizować tak, żebyśmy wszyscy razem usiedli wspólnie przy stole. Bardzo cię proszę. Hania? Haniu? Przecież wołam was cały czas z dołu. Czy przyjdziesz na śniadanie? Tak, mamo. Już się budziłam, ale chciałam trochę pooglądać telewizję. Wychillować trochę. No wiesz, w sumie dopiero wczoraj wieczorem przyjechałam. Nie chcę jeszcze zjeść śniadania. Przyjdę później. No jak to przyjdziesz później? Nie obchodzi mnie to, żebyś teraz chciała oglądać telewizję. Bardzo cię proszę. Ale mamo, ja studiuję prawo. Wiem, jakie są moje prawa jako twoja córka. Jestem zmęczona. Nie chce mi się jeszcze jeść. Nie możesz mnie zmuszać. Dla mnie to żadna różnica, co studiujesz. Natychmiast proszę zejść na śniadanie. Żebyśmy wszyscy razem mogli usiąść przy stole i zjeść je razem. No dalej. Mamo, mam prawo do podejmowania własnych decyzji. Jestem już zresztą dorosła. Ja rozumiem, że chcesz zrobić to razem, ale możesz dać nam trochę wolności. Hania, jestem twoją mamą. Bardzo cię proszę, żebyś zeszła na dół na śniadanie i z całą rodziną usiadła przy stole. Matko, dlaczego mama zawsze nas zmusza, żebyśmy robili to, co ona chce? O, rety, już nie jestem dzieckiem. Zresztą, co się stało z moimi wszystkimi dziecięcymi mebelkami. Ciekawe, gdzie je teraz przełożono. Tutaj jest totalne przymeblowanie. Chociaż wygląda całkiem nieźle. Ale jestem ciekawa, czy moje stoją w piwnicy, czy któreś z dzieciaków je dostało? Julian? Co tu się dzieje? Nie słyszysz, jak cię wołam? Halo? Julian, gdzie ty jesteś? No i masz. Bałagan tutaj jak zawsze. I nie mogę się dowołać, żeby dzieciaki zeszły na to śniadanie. Gdzie on się teraz schował? Co tu robi w ogóle ta pizza z wczoraj? I cała kasta jakichś napojów? Julian! Julian, proszę cię na dół. O, matko, mama, co ty znowu chcesz ode mnie? No przecież wołam cię od pół godziny. Wszyscy na dół na śniadanie. Ale mamo, nie jestem głodny. Tak późno siedzieliśmy z Juliusem, graliśmy w PlayStation. Daj spokój. Julian, co to znaczy daj spokój? Jesteś już dorosły, czy jesteś nadal dzieckiem? Proszę bardzo na śniadanie. No właśnie, nie jestem dzieckiem, nie mam ochoty jeść. Julian, poza tym zobacz, jak wygląda twój pokój. Dlaczego tu jest taki bałagan? Czemu tutaj stoi w ogóle gaśnica na środku pokoju? I porozwalane pudła, deskorolka. I poza tym... Ach, mamo, dobra, przestań. Proszę cię, boli mnie głowa. Mówię ci, że długo siedzieliśmy. Daj spokój, zaraz zejdę, okej. A poza tym, co robi ten kosz taki rzucony na tą, tam na górę? Korzystasz z niego w ogóle? Z tym mówiłam, w domu nie ma grania w piłkę. I ta lodówka, co ona tutaj robi? Co ty musisz mieć specjalnie swoje zmrożone rzeczy? Na dole jest inna lodówka. Bardzo proszę mi ją wynieść stąd. Mamo, mamo, bardzo cię proszę, już bez hałasu, no. Jestem już dorosły. Obojętnie, czy masz 6 czy 16 lat, póki z nami mieszkasz, obowiązują cię zasady panujące w tym domu. Dobra, mamo, dobrze, wszystko posprzątam, spokojnie. No ja mam nadzieję. Gdzie jest zresztą twoja młodsza siostra? I mam nadzieję, że Hania już zeszła. Ach, co ja mam z tymi dziećmi? Oj, dobra mama, spokojnie, jestem już dorosły, a Hania chyba była u siebie w pokoju. Nie mam pojęcia. Ema, obudziłaś się już? Ej, jest wołane na śniadanie. Hej! A tak, tak, już nie śpię. Czy Hania już się obudziła? Specjalnie obrałam jej koszulkę. O matko, teraz ta będzie szaleć. Tak, chodź na dół na śniadanie. Chyba Hania się obudziła. Nie wiem, mama wołała. Idziesz? O matko, ale jestem podekscytowana. Hania w końcu przyjechała ze studiów. Zobaczy, że mam jej koszulkę. Ciekawe, czy się ucieszy. I mam też jej łóżko. Zagarnęłam wszystkie jej meble. Ale ekstra. Bardzo lubię jej mebelki. W końcu jestem tak duża, że mogę z nich korzystać. Juhu! Hania, Hania, cześć! Gdzie jesteś? O, cześć Ema! Hej! Ale wy dorośliłaś przez te ostatnich 6 miesięcy. Właśnie. Widziałaś, że mam nawet twoją koszulkę? No, wyglądasz w niej super. No właśnie. Hania, a jak na studiach? Jak w ogóle ci leci? Dobrze się uczysz? Jak ci jest mieszkać samej? Słuchaj, wszystko ci opowiem. Nic się nie przejmuj. Na pewno wszystkiego się dowiesz. Chodź, bo mama teraz wołała nas na śniadanie. Musimy chyba zejść na dół, żeby się nie wkurzała. Co ty na to? A gdzie Julian? Jestem. Oj, co? Hej, Julian, ale się dawno nie widzieliśmy. Wszystko w porządku? Tak, wszystko okej. Siedziałam długo z Juliusem, jestem teraz zmęczony. Idziemy na śniadanie?
Okej, co jest z Julianem? O co mu chodzi? Wkurzony na mnie? A, wiesz, jaki jest Julian. Zawsze przecież zadziera nosa i w ogóle udaje, że nas nie lubi. Ale zawsze jest naszym bratem. Jest okej, przyzwyczai się. Zobacz, to mój pokój. Przejęłam twoją małą króliczkę, piję. Super jej tu jest. Wow, ale fajnie to sobie wszystko urządziłaś. Cieszę się, że teraz tobie się przysługują wszystkie moje meble. Ekstra. O, ale Julian... Ale dziwnie wygląda jego pokój. Wszystko się zmieniło. Nawet ma swój własny telewizor. No, nieźle. To co, Ema, idziemy na dół? Pewnie! Ale ekstra, że podobał jej się mój pokój. Wygląda identycznie jak jej, tylko trochę mniejszy. O, matko, ja już jestem zmęczona wołaniem. Chyba pół godziny wołam tych wszystkich domowników na usiądźcie wspólne przy stole. Cześć, mama. Mogę się czegoś napić? Sorry, już prawie posprzątałem pokój. Co? No, i chciałam potem wyjść na Skype'a. Co ty na to? Julian, proszę cię, no, usiądź z nami przy tym śniadaniu. Potem pójdziesz sobie gdzie chcesz. Błagam. Ach, Julian, co ty? Chcesz wyjść teraz? Zjedzmy to śniadanie. Już nie róbmy mamie pod górkę. To co? Siadamy? Właśnie, Julian, nie ma teraz wychodzenia. Proszę was, przestańcie się już kłócić. Takie zamieszanie od rana. Usiądźmy przy tym stole. No, 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 no. Ja w sumie nie jestem głodny. Chciałbym iść na skate do skateparku. Julian, o co tobie chodzi? Co ty jesteś taki naburmuszony? Nie lubisz, jak jestem w domu? Hania, bardzo was proszę, przestańcie dyskutować. Herbata już wystygła. Dlaczego to musi być takie skomplikowane, żeby zebrać was przy jednym stole? Chodźcie, dzieciaki. I ty, Martin. Bardzo was proszę, tak się starałam, żeby wszystko przygotować. A ty, Julia, przestań wymyślać. Wszyscy przy jednym stole. Oj, dobra, po prostu jestem teraz zmęczony. Poza tym nie mam żadnego problemu. I chcę iść na skatepark, no. Umówiony byłem. No i poza tym, to co tam, Hania, u ciebie na studiach? Wszystko w porządku? Przecież nie jestem niemiły. No właśnie, trochę się zachowujesz nienaturalnie. U mnie wszystko w porządku, ale co, jesteś zazdrosny, że ja mieszkam oddzielnie, a ty musisz nadal tutaj być, czy o co chodzi? Przecież i na ciebie przyjdzie czas. Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, czuję się trochę winna, że Julian ma taki zły humor, ale mam nadzieję, że to faktycznie nie przeze mnie. No właśnie, zresztą Julian, ty zawsze zadzierasz nosa. Przestań być w końcu taki nabormoszony. Sam będziesz się kiedyś wyprowadzał i ja teraz będę ci zazdrościć. Właśnie dzieciaki, przestańcie już, przestańcie, siadamy do siebie. Będę ci zazdrościć. Właśnie dzieciaki.